Dobrze, czym jest Microsoft Windows Scheduler? Niech nam komputer z Windowsem 11 przeczyta. Harmonogram zadań, dawniej zaplanowane zadania. 1 to harmonogram zadań w systemie Microsoft Windows, który uruchamia programy komputerowe lub skrypty o określonej porze lub po określonych odstępach czasu. 2-3 firma Microsoft wprowadziła ten komponent w programie Microsoft Plus dla systemu Windows 95 jako agent systemowy. 4 rozdział jego podstawowym komponentem jest tytułowa usługa systemu Windows. 5 rozdział infrastruktura harmonogramu zadań systemu Windows jest podstawą funkcji zaplanowanych zadań programu Windows PowerShell wprowadzonej w programie PowerShell w wersji 3-6 rozdział. Harmonogram zadań można porównać do Crowna lub Anacrona w systemach operacyjnych typu Unix. Tej usługi nie należy mylić z harmonogramem, który jest podstawowym składnikiem jądra systemu operacyjnego, który przydziela zasoby procesora do już uruchomionych procesów. Dobrze. Teraz sobie ogarniemy to. To jest fajne, bo nie muszę po prostu tego czytać, a komputer robi to za mnie. Harmonogram zadań 1.0. Edytuj kod. Harmonogram zadań 1.0 jest dołączony do systemów Windows NT 4.07 z przeglądarką Internet Explorer 4.0 lub nowszą, Windows 2007, Windows XP 8 i Windows Server 2003-9. Rozdział działa jako usługa systemu Windows, a definicje zadań i harmonogramy są przechowywane w plikach binarnych. Zadania są manipulowane bezpośrednio poprzez manipulowanie plikami. Każde zadanie odpowiada pojedynczemu działaniu. W systemach Windows 95 z przeglądarką Internet Explorer 4.0 lub nowszą, Windows 98 i Windows Mistrzostwom Europy harmonogram zadań działa jak zwykły program. Wyświetla również ikonę stanu w obszarze powiadomień w systemach Windows 95 i Windows 98 i działa jako usługa ukryta w systemie Windows Mistrzostwom Europy, ale może być wyświetlana w taki sposób, aby wyświetlała ikonę w zasobniku. 1. Programy komputerowe i skrypty mogą uzyskiwać dostęp do usługi za pośrednictwem 6 interfejsów COM. 10. Rozdział firma Microsoft udostępnia bibliotekę DLL agenta planowania, przykładowy skrypt WebScript. I plik konfiguracyjny do automatyzacji harmonogramu zadań. 11. ZOP job.yobstask.exe. Oprócz graficznego interfejsu użytkownika harmonogramu zadań w panelu sterowania system Windows udostępnia dwa narzędzia wiersza polecenia do zarządzania zaplanowanymi zadaniami, przestarzałe 12 i 5, 13, 14. Nie można jednak uzyskać dostępu do zadań utworzonych lub zmodyfikowanych przez panel sterowania lub 15 ZOP. Ponadto zadania utworzone za pomocą nie są domyślnie interaktywne, interaktywność musi być wyraźnie wymagana. Pliki binarne .jab tworzone przez komendę AT są przechowywane w katalogu. No, ciekawie, ciekawie się robi. Harmonogram zadań 2.0. Edytuj. Harmonogram zadań 2.0 został wprowadzony w systemie Windows Vista 18 i jest również zawarty w systemie Windows Server 2008, 19 i 9 i przeprojektowany interfejs użytkownika harmonogramu zadań jest teraz oparty na konsoli zarządzania. Oprócz Przypominam, że uruchamiania czytam zadań je w z zaplanowanych Wikipedii. godzinach lub określonych odstępach czasu, harmonogram zadań 2.0 obsługuje również wyzwalacze oparte na kalendarzu i zdarzeniach, takie jak uruchamianie zadania, gdy określone zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń lub gdy wystąpiła kombinacja zdarzeń. Ponadto kilka zadań, które są wyzwalane przez to samo zdarzenie, można skonfigurować tak, aby były uruchamiane jednocześnie lub wstępnie określonej sekwencji łańcuchowej serii akcji, zamiast konieczności tworzenia wielu zaplanowanych zadań. Zadania można również skonfigurować tak, aby były uruchamiane w oparciu o stan systemu, taki jak bezczynność przez wstępnie skonfigurowany czas, podczas uruchamiania 20. Wylogowania lub tylko w określonym czasie lub przez określony czas. Wyrażenia. XPath mogą służyć do filtrowania zdarzeń z dziennika zdarzeń systemu Windows.
Zadania mogą być również opóźniane o określony czas po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego lub powtarzane do momentu wystąpienia innego zdarzenia. Można również skonfigurować akcje, które należy wykonać, jeśli zadanie zakończy się niepowodzeniem. Działania, które można podjąć w odpowiedzi na wyzwalacze, zarówno oparte na zdarzeniach, jak i na czasie, obejmują nie tylko uruchamianie aplikacji, ale także podejmowanie szeregu niestandardowych akcji. Harmonogram zadań zawiera szereg wbudowanych akcji, obejmujących wiele aplikacji, w tym wysłanie wiadomości e-mail, wyświetlenie okna komunikatu lub uruchomienie programu obsługi COM po jego wyzwoleniu. Akcje niestandardowe można również określić za pomocą interfejsu API harmonogramu zadań. Harmonogram zadań prowadzi dziennik historii wszystkich szczegółów wykonania wszystkich zadań. 21. Posłowie. System Windows Vista używa harmonogramu zadań 2.0 do uruchamiania różnych zadań na poziomie systemu. 22. W związku z tym usługa harmonogram zadań nie może być już wyłączona, z wyjątkiem prostego dostosowania rejestru. Harmonogram zadań 2.0 w systemie Windows 7. Harmonogram zadań 2.0 udostępnia interfejs API, który umożliwia programom komputerowym i skryptom tworzenie zadań. 19. 23 składa się z 42 interfejsów COM. 24. Posłowie interfejs API systemu Windows nie zawiera jednak zarządzanej otoki dla harmonogramu zadań, chociaż istnieje implementacja typu open source. 25. ZOP. Pliki zadań dla harmonogramu zadań 2.0 są oparte na języku XML i są czytelne dla człowieka, zgodnie ze schematem harmonogramu zadań. No, zobaczymy sobie jeszcze inne funkcje. Inne funkcje. Edytuj kod. Nowe funkcje zabezpieczeń, w tym używanie menedżera poświadczeń do haseł do zadań na komputerach grupy roboczej oraz używanie usługi Active Directory do poświadczeń zadań na komputerach przyłączonych do domeny, aby nie można było ich łatwo pobrać. Ponadto zaplanowane zadania są wykonywane w ich własnej sesji, a nie w tej samej sesji, w której znajdują się usługi systemowe lub bieżący użytkownik. Możliwość zdalnego wybudzenia komputera lub użycia timera systemu BIOS ze stanu uśpienia lub hibernacji w celu wykonania zaplanowanego zadania lub uruchomienia wcześniej zaplanowanego zadania po włączeniu komputera. Możliwość dołączania zadań do wydarzeń bezpośrednio z podglądu zdarzeń. Usługa harmonogram zadań działa poprzez zarządzanie zadaniami. Zadanie odnosi się do akcji lub akcji podjętych w odpowiedzi na wyzwalacz. Zadanie jest definiowane przez skojarzenie zestawu akcji, które mogą obejmować uruchomienie aplikacji lub wykonanie niestandardowej akcji, z zestawem wyzwalaczy, które mogą być oparte na czasie lub zdarzeniach. Ponadto zadanie może również zawierać metadane, które definiują sposób wykonywania akcji, takie jak kontekst zabezpieczeń, w którym zadanie zostanie uruchomione. Zadania są serializowane do plików i przechowywane w specjalnym folderze o nazwie folder zadań, zorganizowanym w podkatalogi. Programowo dostęp do folderu zadań jest uzyskiwany za pomocą interfejsu lub obiektu skryptu, a poszczególne zadania za pomocą interfejsu lub obiektu.